Wszyscy bracia, gromadzimy się w wieczór Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Kościół Święty powszechny przygotowywał się do tego dnia w sposób szczególny. Również przez nowennę do Bożego Miłosierdzia. Przygotowywaliśmy się wcześniej przez święta Zmartwychwstania, jeszcze wcześniej przez rekolekcję wielkopostną. Żadnego nikt nie wpisywał w scenariusz przygotowań tych wydarzeń, które wpisało samo życie. Owszem, mówiliśmy o tym, iż oficjalne obchody 5. rocznicy śmierci Jana Pawła II właśnie będą dzisiaj obchodzone. Ale życie dopisało jeszcze jeden scenariusz. Mianowicie w dniu wczorajszym, 4 minuty przed godziną 9:00, na obchodzie prezydenckiego samolotu zginął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wraz z małżonką i towarzyszącymi mu osobami. I dlatego w ten niedzielny wieczór, kiedy przed kilkoma godzinami przywieziono jego ciało do stolicy, do pałacu prezydenckiego, gromadzimy się, aby wyrazić solidarność wraz z nim, aby powiedzieć wielkiemu prezydentowi Polski, że jesteśmy z tobą, że kochamy cię, że pamiętamy o tobie twoim w naszych modlitwach. Czcigodni kapłani, drodzy mieszkańcy, pogrążeni w smutku i żałobie. Katastrofa w Smoleńsku to dopełnienie strasznych ofiar wojny. Ten dzień jest nową, bolesną kartą w dziejach naszego narodu. Jest to wielka tragedia narodowa. 5 lat temu Polacy również nie doczyli się w bólu, kiedy odszedł papież Jan Paweł II. W ciągu 5 lat zostaliśmy osieroceni po raz drugi. W obliczu naszego narodowego dramatu, w obliczu śmierci wielu ludzi, w tych trudnych dniach dla naszej ojczyzny bądźmy wszyscy razem. Trudno pogodzić się z myślą, że od nas odszedł prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński, a wraz z nim tylu wspaniałych ludzi, najważniejszych osób w państwie. Prezydent Lech Kaczyński poniósł śmierć jak patriota, pełniąc prezydencką funkcję. Jak nikt przed nim walczył o prawdę. Walczył o to, aby nie została zapomniana historia naszego narodu. Oddawał to tysiącom poległych oficerów pomordowanych w Katyniu. Jakże zdaniemne jest to, że zginął właśnie tam i w takiej chwili. Składam wyrazy współczucia bliskim wszystkich ofiar katastrofy. Niech dobry Bóg ma w swej opiece tych, którzy zginęli i rodzili. Cześć ich pamięci. Szanowni Państwo, drodzy zebrani, pragnę poinformować, że w Urzędzie Gminy zostanie złożona księga, gdzie będzie można złożyć kondolencje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do godziny 18 dnia każdego.
Osoby, które pragną złożyć kwiaty i zapalić znicze, mogą to uczynić pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego lub pod obeliskiem upamiętniającym powstanie Solidarności. Bardzo uprzejmie proszę o wywieszenie biało-czerwonych flag pokrytych kirem jako znak naszej żałoby narodowej.